Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, a przed nami siódmy odcinek z Manor Lords. Z naszej średniowiecznej, przepięknej osady marzeń. I w poprzednim odcinku, widzowie, podbiliśmy nowe terytorium, nowe miejsce, które dzisiaj będzie na pewno nam towarzyszyło. I będę chciał to nowe miejsce tutaj podbite jakoś zasiedlić, aby... No, wykorzystać je chociażby do zbierania, do połowów zwierzyny, czy też do zbierania jagód, po to, aby nie musieć tego robić może w... No, zobaczymy, będę starał się to jakoś rozdzielić i zobaczymy, jak to będzie działało. Mamy teren, który zasadniczo trzeba sobie jakoś przemyśleć i zaplanować tutaj. Myślę, że trzeba by się jakoś drogą przyłączyć. Tu będziemy jakieś domy po prostu budowali. Zobaczymy. A jakieś takie rzeczy do rąbania gdzieś tu na obrzeżach na przykład, bo drewna też będzie trzeba narąbać sporo. No i oczywiście pierwsze co, to będę chciał te złoże rudy żelaza wykorzystać, aby w naszej głównej mieścinie to miało ręce i nogi. Natomiast moi drodzy, ja nie do końca jeszcze wiem, jak by to można nazwać. Natomiast ta nazwa mi się kompletnie nie podoba, więc może nazwiemy to na cześć mojego stałego widza i osoby najbardziej wspierającej mnie w tym roku. Kostkolandia. Albo, no, nazwałbym to inaczej. Albo dobra, niech będzie inaczej, Matiego tekst. Przynajmniej Mati się uśmiechnie i myślę, że część z was też. Region o nazwie Sznela Sznela. Tak jest, widzowie. Robimy region o nazwie Sznela Sznela. To będzie też kojarzone z Matim, bo ten tekst z Matim jak najbardziej się kojarzy, a będzie Sznela Sznela. Fajnie to wygląda. No to Sznela Sznela będą tutaj szybko musieli pracować. No dobrze, moi drodzy, co my tu musimy zrobić? Z tego, co chyba wiem, to musimy zacząć od osadników. No to w sumie, gdzie my ich tutaj sobie walniemy, to nie ma znaczenia, może być tu na początku. A, i tutaj ja bym chciał bardziej osadę rolniczą, czy tam leśną, ale widzę, że tutaj nie ma możliwości wyboru. Jeśli coś przełączymy, to też nie ma. Nie, no słuchajcie, uj, mam nadzieję, już się bałem, że mi kliknęło. Nie, no nie potrzebujemy dużo zasobów, sami je zdobędziemy. Uważam, że po co mi obfite zasoby, słuchajcie, po co? Dobra. No kosztowało nas to trochę ze skarbca, także też trzeba, wiecie, oszczędnie z tą kasą. Moi drodzy, jest grudzień, jest zima, no dobrze. Zaczniemy sobie może tak, tylko to byśmy już musieli, wiecie co, mieć jakoś przemyślane. Więc ja myślę sobie tak, zbudujmy sobie na sam początek logistyka i... Spichlerz, ja bym je chciał właśnie tu przy głównej drodze. A co spichlerz może damy w tę stronę? O, a skład damy w tę stronę. To będzie dosyć ważne, bo tu będę faktorię budował i na wylocie przede wszystkim tą stację karawan, bo zobaczcie, to jest tuż przy granicy naszej i tutaj będziemy sobie transportowali, a tu wybuduję naszą. Albo tu zobaczymy. Sznela, sznela, składowisko uszkodzone jakieś rzeczy. No trudno. Na razie niech oni wybudują nam te dwie rzeczy, żeby dało radę. No i jeszcze kłody drewna. No to pierwsze co, to oczywiście, bo bez tego ani rusz obóz drwali będzie trzeba wybudować. I ja wam powiem szczerze, że za wycinkę drzewa to bym się wziął też tutaj tak z brzegu, bo tutaj generalnie tak bym chciał. Tam potem będzie, no dobra, może być tutaj. Tu by był kościół w razie czego. Czekajcie, nie wiem jak ta droga tu pójdzie. Chyba też jakoś tak. To może, żeby sobie nie niszczyć, wiecie co, to tak damy bardziej z boku, bo tam, a na tych trupach wybudujemy. Dobra, tam była wojna, słuchajcie, tam walczyliśmy. Zobaczcie na trupach. Co ja będę im, kurczę, dół jakiś budował. Od czego to ja jestem, żeby doły na trupy budować? Po co? Jak można na tym tartak? Oj, ale zadowolenie strasznie, strasznie nie liche, bo oni nie mają gdzie mieszkać. I to jest właśnie, moi drodzy, problem, że trzeba im jak najszybciej
jakieś domy wybudować i to jest problem, ale niech już noszą to jak najszybciej. Mam nadzieję, że przy tym ognisku nie zamarzną. Niech jak najszybciej noszą do tego spichlerza i do tego... Okej, spichlerz jest. No jedna z rodzin opuściła miasto. No akurat tak się nieszczęśliwie złożyło, że mamy zimę. No co ja wam poradzę? Ja nie wiem, jak to będziemy tu budowali. Może tak, żeby przejść obok tych kamieni, to wiecie co, to może tak bym sobie tutaj z tym leciał. I jak najszybciej zaczniemy tu od domów. A tutaj są jakieś kamienie? Nie, tu nic nie ma. Dobra, to niech oni to szybko robią. No nie mają opału. No kurczę, skąd ja wam opał wezmę? To nie jest tak hopsiup, moi drodzy, z opałem. Co? A nie mają opału, to ojojoj, ognisko się jeszcze pali, ale... Gorzej jak im, słuchajcie... No nie wierzę. No nie wierzę, że ktoś mi chce... No nie, widzowie, to się nacieszyłem. Czekajcie, Jukenlandię mi ktoś chce zająć. Ale damy mu trochę czasu, słuchajcie. I w ostatniej chwili to klikniemy. Nie można kampanii. Wiecie co? To my tak zrobimy, moi drodzy. Mam pomysła, słuchajcie. Może nie głupiego, a może i głupiego. Otóż pomysł polega na tym, żeby poczekać, jak on sobie tam zajmuje, bo to tam ileś dni trwa. Niech on sobie myśli, że zajął, a w ostatniej chwili klikniemy walkę. Natomiast my tutaj sznela sznela musimy się zająć, jakieś chociaż dwa domy ludziom wybudować. Nie wiem, jak to później będzie, słuchajcie, zaplanowane. No się zaczyna, kurczę, fajnie. Myślałem, że nie będzie żadnej walki. Wiecie co, tu myślę, że te domki nie będą... O, cztery kłody są potrzebne, to nie jest tak hop-siup. Myślę, że tutaj będziemy małe domki budowali, nie będziemy jakoś tam szaleć. Muszę uważać, żeby mnie nie... Dobra, obóz drwali. Wiecie co, to szybka akcja. Zwierzęcia to... Rodzina jest głodna, no a co ja wam poradzę? Kurde, jedzenia nie mają, ale trafiłem pechowo. Teraz nie wiem, co najpierw budować. Zaraz się okaże, że to będzie jakiś w ogóle jakaś klęska. Tutaj bym tą chatę, słuchajcie, drwala wybudował, ale... No nie, może starczy. Czekajcie, nie chatę drwala, tylko... Za dużo rzeczy naraz. No dobra, starczy nam chyba. No to tu wybudujmy tą leśni... Znaczy ten obóz myśliwych. Kurczę, za dużo rzeczy, słuchajcie, naraz. Moi drodzy, za dużo rzeczy naraz i nie wiem, od czego zacząć. Bo tu mnie atakują, tutaj sznele chcę rozwijać. Dobra, muszę uważać, jak to kliknąć, żeby mi nie przeleciało, bo mi gościu zajmie i tak to się skończy. Na razie jeszcze widzę, idzie to wolnie. Może jeszcze raz i klikamy. No myślę, że powinniśmy się raczej obronić. Mam nadzieję, że się obronimy. Chciałbym się obronić. No dopiero co walczyliśmy, także nasze jednostki też nie są, słuchajcie, jakieś... tutaj silne. Dobra, widzę, że to tak nie idzie. Tak, to powinno jeszcze raz powinno zadziałać. Czuwamy, słuchajcie, na czuja. Dobra, klikamy. Ogłoszono wrogów. A ciekawe, co by się stało. A czemu poza moim terenem jest to? Przecież ja wam terenu nie oddam, ludzie. Czy was pogrzało? Ale bez biegu. Normalnie idźcie. Żebyście nie byli zmęczeni. Spierdzielaj, chłopie. Ja ci terenu nie oddam. Żadnych negocjacji. Ty, jak ty wyglądasz w ogóle, gościu? No. O nie, oni idą z tej strony. Mam nadzieję, że mi tutaj sznele nie... O kurde. Sporo ich idzie. No mam nadzieję, że jak jest tam bitwa, to mi sznele oszczędzą. No tutaj bym chciał jeszcze, słuchajcie, im szybko jedzenie dać, bo oni nie mają ani opału, ani jedzenia. Żeby chociaż trochę jakąś zwierzynę upolowali. Ulepszenie do obozu robotników. Wiecie co, spróbujmy im to ulepszyć, bo... Spróbujmy im to ulepszyć, bo może być ciężko. Spichlerzu i w tym na razie nic nie ma, no bo jest nie jednostka nieprzyjacielska, tylko mi sznele. Dobra, jakby chcieli sznele atakować, to by już chyba atakowali. Przeszli obok obozu drwalów i myśliwych i nic nie zrobili, czyli idą z nami tutaj walczyć.
Dobrze, to gdzie my, moi drodzy, mamy tą walkę? Tu mamy, a gdzie są moi? Moi dopiero też idą. No to słuchajcie, tylko że pytanie, czy jak jest tutaj walka. Czekajcie, czekajcie, moi drodzy, gdzie oni idą? Zgubiłem ich. Gdzieś przez las szli. Wiecie co, bo ja nie wiem, czy jest sens tych moich tam szarpać, jak możemy z nimi zawalczyć już u bram, bo jeszcze nam spalą jakąś chatę i będzie problem. Tylko czekajcie, gdzie oni są? Musimy się szybko rozstawić. Nie widzę ich, kurde. No wchodzili do szneli, szneli. Tu idą. Okej, okay, idą tu, tu, czyli tędy pójdą. Dobra, to tu się spotkamy. Dobra, 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 dobra. To teraz szybka akcja, moi drodzy. No nie mamy wyjścia tych. My tego w życiu nie wygramy w tej zimie. Za mało mamy, słuchajcie. W ogóle nie mamy jednostek. Mamy tylko te strzeleckie tak naprawdę. I to nie ma szans, żebyśmy to wygrali. Tak szybko nas, kurczę, tutaj do ataku wzięli. A nie jesteśmy w stanie, jakbym nawet się uparł, jakąś jednostkę stworzyć. No, to ja tu nic nie mogę stworzyć. Najemników nie mogę. Ci to nie wiem. Tych chyba, żebym po prostu usunął i dodał może bym nowych. Ale to nic nie da. Tych to nie chcę kupować, bo oni są drodzy. Nie mamy tyle kasy. Też jakbym się bardzo uparł, słuchajcie, nie wiem ile kosztuje. 50 ze skarbca. Mogę tam chociaż kilku wziąć. Dobra, chociaż 10 weźmy. Zbiórka. Zawsze 10 do przodu. Ale coś oni mi się tu dziwnie, słuchajcie, po... Dziwnie oni mi się tutaj trochę ustawili. Tych pamiętam z bujów jakoś tak dziwnie wtedy rozstawiałem i to się sprawdzało. Ale bez biegu, bo potem się wykończycie. Dobra. A czemu oni się nie ustawiają? A bez pauzy? A czemu jest pauza? Ja nie chciałem żadnej pauzy. Dobra, mam nadzieję, że słuchajcie, damy radę. One akurat tutaj wyjdą prosto na nas. Widzicie, miałbym posiadłość z tą wieżyczką, tylko nie jesteśmy w stanie... A ci gdzie idą? A dopiero wychodzą, tak? Ja posiadłości, słuchajcie, nie jestem w stanie zrobić, bo nas nie stać. Ale gdybym właśnie tą wieżyczkę miał, to zobaczcie, jak ona by nas uratowała. Ale może... Czekajcie, może się to da jakoś ogarnąć. 60 jest potrzeba, trochę dużo. A jakby to usunąć, to usunąć, to usunąć. Nadal to dużo kosztuje. Kurde, to nic się te koszty nie zmieniają. 35. O! Ale to dopiero się i tak buduje. To zanim to się wybuduje, to już zdążymy walczyć niestety. A ci gdzie idą? Tu macie przyjść. Gdzie ta świta mi idzie, słuchajcie? Tu się mieli ustawić. Tu może ich wstawimy. Dobra, no musimy dać radę, moi drodzy. No nie mamy wyjścia, oby nam tu nie spalili, kurczę, szneli, szneli. Przechodzą, słuchajcie, przez sznele, sznele, ale oni tu wcale nie myślą, żeby tu do mnie iść. Ci idą na mnie, ci... Zobaczymy, kurde, jak oni tu idą. Oni wcale na mnie tu nie idą. Oni chcą obejść mnie dookoła i chcą iść tam. No dobra, no to... Chyba, że połowę wcześniej rozwalimy? Kurde, widzowie, co za akcja. A jestem ciekaw, czy mogę to... A mogę! Ej, no to będziemy to obserwowali, widzowie, z punktu naszego. Znowu atak, nie? To wiecie co? Z góry mi się trochę lepiej widzi. To ci... Muszą być na pewno do przodu.
Ci by musieli być tu rozstawieni. Kurde, co za emocje, moi drodzy, co za emocje. I tych wtedy damy tu. No powinno być teoretycznie dobrze. Tych można trochę szerzej rozstawić. Tych też szerzej, ale bardziej w tamtą stronę. Nawet jeszcze bardziej bym ich dał. I teraz tak. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk. Dobra. No idą niby na mnie. Kurde, niby na mnie idą. I teraz pytanie, kiedy łucznicy zaczną nawalać do nich? Zamiast strzelać salwami po wysokim torze, żołnierze strzelają celując bezpośrednio we wrogów. No okej, okay, czyli jakby krócej, no dobra, no niech tak będzie, może tak będzie lepiej, chyba że wiecie co, najpierw to wyłączymy może. Najpierw może to wyłączymy, niech oni już ich tam nawalają z daleka. Nic to nie zmienia. No powinni już strzelać. Tu mam pomysł. Zróbmy to tak, natarcie. Na łuczników. Kurde. Powiem wam, jakie emocje. A ci czemu nic nie robią? Ci niech się nawalają tu. A ci też niech się nawalają do nich tu. Czemu tu nic nie robią? Albo w tych tutaj. Ja pierdzielę, widzowie, jakie emocje. A ci co, kurde? Mam nadzieję, że mnie tu nie zaatakują. Najlepsze, że ja nie wiem, kto jest kto, nie? Tutaj. I kto kogo rozbił. Chyba ci ze sztandarami to są wrogowie, się obawiam, moi drodzy. I chyba zaraz nam się oberwie. Kurde, moi drodzy, zaraz nam się oberwie. Ale tu armia idzie, hej! Strzelać! Ja pierdzielę, wciery dostaniemy. Wciery dostaniemy jak nic. Jak nic wciery dostaniemy. Za dużo ich jest. Ich jest, kurde, za dużo. Ci mi uciekli. Przecież to nie ma szans, no. Moi drodzy, my tu szans nie mamy. No ale czemu oni tak szybko mnie... I co, będzie porażka? To ciekawe, jak to się skończy. A ci, co tu się dzieje? Tu jeszcze jacyś... A, bo ci gonią tych. Okej, to trochę ich tam wycofali, ale to nam nic niewiele dało. To była zła decyzja, żeby łuczników gonić. Powiem wam szczerze. Była bardzo zła decyzja. Ale może jeszcze... Może jeszcze, słuchajcie, jakieś szanse są, chociaż nierówne. Bardzo nierówne szanse. Tamci uciekli, bo ich za mało. Gdzie w życiu? My tu szans nie mamy. Szkoda, że czemu ci mi uciekli i co? Już nie mogę ich wziąć pod... znowu cofnąć? No to jest bez sensu, widzowie. Przecież ci mi uciekają, a ja powinienem ich teraz móc zatrzymać. A tu jest na szaro, nic nie mogę zrobić. A czy mogę jakichś najemników szybko wziąć? Nie mogę, kurde. Ale to też jest bez sensu, słuchajcie, że nie mogę. Czyli co, sznela sobie
Kupiłem, a tak naprawdę tu mnie chyba wygonili stąd. Zobaczcie, wszyscy moi uciekli, ja tu nic nie zrobię. A już tu nie jestem w stanie, słuchajcie, nic zrobić. Za dużo ich jest. A do tych 14? A czekajcie, może im trochę będziemy uciekać. Zobaczymy, co się stanie. A bo to nie moi. Tych 14 to nie są moi, to są wrogowie. O kurde. Ale niby łucznicy wrócili. Są znowu, słuchajcie, łucznicy dostępni. Czemu mi Jukenlandię chcą zająć? Kurde, tak fajnie się bawiliśmy, a tu co? Tu są moi łucznicy? Czemu oni spierdzielili? Ej, bo mi chatę zaraz spalą. Chodźcie tu, łucznicy. Za dużo ich jest. Jakbyśmy mogli, słuchajcie, teraz nająć jakiś najemników, to byłoby spoko, ale my nawet wojska, słuchajcie, nie możemy teraz chyba nawet dodać. Tu jest teraz, czekajcie, zbiórka. Ej, da się, widzowie, jeszcze coś tu zrobić. Zobaczcie, tych zrobiliśmy zbiórkę. Coś się jeszcze da zrobić. To może tak trzeba. Niewiele nam to zmienia, ale... Ale zawsze coś. Tym bardziej, że ci, którzy tu wrócili, to są tylko łucznicy. Więc to jest jeszcze do wygrania, moi drodzy. Tylko łucznicy to powinni nawalać tamtych. I teraz szybko jakiś tych da się kupić? No nie da się najemników. Słuchajcie, to jest bez sensu trochę. Natarcie. Trochę bez sensu. Zupełnie, moi drodzy, bez sensu to. Bo ich jest za dużo. Całych ludzi mi wytuką, nie? A nie mogę najemników. Kurde. A ci tu się gapią zamiast walczyć, nie? Zobaczmy, jak przegrywamy, mi widzowie. No, przegrywamy, no bo ci zamiast walczyć... Jeszcze w plecy, widzę, dostają od łuczników, no ale to musimy się zdecydować jednak. No, już pozamiatane. Już, słuchajcie, pozamiatane. Nie wiem, gdzie tych moich 17 jest. Gdzieś uciekli. Tu są moi, tu jest moich 17. Dobra. Czekajcie, może tak. A tych 6? O! Tych 6 niech robi atak na... Czekajcie, jest jeszcze szansa. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa. Mała, ale jeszcze jest. I te krzyki, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Dobrze, że mam nadzieję, że ze strzały nie dostanę. No, ci trochę uciekają, bo łucznicy ich wyganiają. Ja tu, widzicie, nie mogę za bardzo, niestety. O kurde. No i to by było na tyle. Już chyba moich nigdzie nie ma, nie? Dawajcie mi jakiś najemników. Kurde, czemu nie mogę najemników? Ale to jest, słuchajcie, suchar, nie? Że ja nie mogę najemników. Nie! Źle zrobiłem. Trochę źle zrobiłem.
No, tutaj zrobiłem rekrutów, nie ma. Czemu ja nie mogę najemników? Halo, ratunku! Nie no, widzowie, no porażkę kiedyś trzeba osiągnąć, wiecie co? No mam to zapisane, no najwyżej po prostu zrobimy tak, że wrócimy. Ale szkoda, że ja na nich zaatakowałem. Tu jeszcze mamy, może ta wieża się, no dupa się nic nie wybudowało, dlatego że wszyscy walczą. No i co to teraz będzie? Będzie bitwa przegrana, chociaż jeszcze z dni 70, więc na upartego, jeśli oni by mnie tu nie... Na upartego, słuchajcie... A, już jeden został. Jeśli oni by mnie tu nie wytukli totalnie, no to... To najemników można wziąć. Jeszcze jakąś kasę mamy na najemników. Małą, bo małą. Ale coś się boję, że oni mi teraz podpalą wszystko, co się da. No cóż. Takie odcinki, widzowie, są. Mówiłem w poprzednim, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. No dziś niestety tak to wyszło, że... Zostaliśmy w ciery. Niestety. Ale... Oj, idą na mnie. Chyba nie. Zawrócili. Co oni robią teraz? Bo na razie nie wyglądają na takich, co by chcieli mi coś podpalać. Mi się wydaje, że ten cały władca, to on bardziej chce przejąć. Słuchajcie, cicho, bo coś tu jest. Mamy jeszcze tu jakichś ludzi. To jest nasza świta? Moja? Nie. Ja już nie mam żadnej armii. A tu mam jeszcze jakichś łuczników. Czekajcie, bo moi łucznicy gdzieś są. A, bo moi łucznicy są w krzakach. Czekajcie, jeszcze mam tu jakichś łuczników. Jeszcze czterech mam, dlatego jeszcze nie przegrałem. Natomiast czemu nie mogę najemników wziąć? Kurde. I tu jest 12 na 12. To w ogóle na szaro. Nie wiem, gdzie oni spieprzyli. Rozumiem, że ci, którzy się na szaro świecą, to... To gdzieś uciekli, diabli wiedzą gdzie. No cóż, no najwyżej ze sznelą będziemy zaczynali. Ale ja to bardzo słabo widzę, widzowie. O, jest 12 jeszcze jakiś. Tylko nie wiem, gdzie tych 12 się podziało. Tu jest 21. O, patrzcie, zbiórkę można zrobić. A, bo to są, co to są? Nie wiem, co to są, ale jeszcze mamy, widzowie, jeszcze mamy możliwości, słuchajcie. Jeszcze ludzie nam wszyscy się nie wybili. O! Oczywiście, natychmiast podpisujemy. Słuchajcie, podpisałem kontakt. Kontrakt. Znaczy kontakt też, jakby nie patrzeć. Tu są ci moi krnąbrni synowie. Uuu, to chyba uratujemy dupę. Widzowie, jest spora szansa, że uratujemy tyłek. Nie ma niestety więcej najemników. To teraz uwaga. To są moi? Gdzie są moi? Niech na tych strzelają. Tych 12 niech strzela na tych. Tamci muszą przyjść jeszcze. Tanio skóry nie oddam, moi drodzy. Walka na... O, tu jest 12. Czekajcie, tu jest tych 12. O... To na tych muszą. Tu muszą zrobić ostre natarcie. Ale to i tak nam nic nie daje, moi drodzy. I tak jest ciężko. I tak jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Za dużo ich. To są moi. O, 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 to. To ci moi niech atakują tych 8. Dobrze. Nowa wiadomość. Nic nie będę rezygnował. Spierdzielaj, gościu. Dobrze, dobrze. Niech moi łucznicy ich tam mocno... To są oni? A ci nowi gdzie są? Rura. Atakować. Jeszcze jakiś można tutaj? Nie można więcej najemników. To z tym już musimy sobie poradzić. W ogóle zadowolenie jest 11%, słuchajcie. A co ja mogę? Co
To ja mogę, widzowie. Dalej tu. Wyłazić. Nie hej hej, tylko robota czeka. Atakiren, atakiren. I teraz gdzie jest ta moja ekipa, która idzie? Ona jeszcze pewnie tak szybko nie przyjdzie tu. Tu jeszcze mamy czasu, a czasu zanim oni tu przyjdą. Chyba trzeba ich biegiem puścić, wiecie? To nie jest dobrym pomysłem, bo będą słabsi, no ale co zrobimy? I tutaj jest taka ekipa, słuchajcie. Tych 19 moich jeszcze daje radę od biedy. Jakoś, słuchajcie, dają radę. Uwaga na ostrzał. Bo jeśli łucznicy ich będą atakowali, to... Zobaczmy. Jak strzały latają. Ale ładnie zrobili to. To graficznie pięknie. Przyjrzyjmy się, jak bronimy wioski, moi drodzy. Przyjrzyjmy się. No nie taki był scenariusz tego odcinka, moi drodzy. O kurde. Nie to planowałem, nie? Kurde, ci się tu nawalają. No dobra, no niech się nawalają. Zobaczmy jeszcze, jak ci łucznicy tu przybiegną. Idą, idą i dojść nie mogą. Kurde. Zobaczcie, gdzie oni są. Nie mówcie, że jeszcze kolejne posiłki ten przysłał. Gamon 1. No nie sprzedam mojej wioski. Widzowie, no nie oddam. Będę walczył do ostatniej... kropli krwi. Chociaż moich już zostało 18, a tych niestety jest nadal 30, więc ja myślę, że... trzeba zrobić im natarcie, że ta postawa, uwaga, na ostrzał się nie sprawdza. Kompletnie się nie sprawdza. Musi być, słuchajcie, natarcie. No, już moi leżą. Ja już tutaj nic więcej niestety chyba nie zrobię. Już tak klikam, klikam. Tutaj w ogóle nie można chyba nic już pododawać. Niestety, moi drodzy, bo to jest w ogóle bez sensu. Tu zbiórki nie można zrobić. To powinno też zniknąć jak... A jest 8 na 8 i nie wiem, gdzie oni są. To jest w ogóle dla mnie, słuchajcie, dziwne. Tu jest 8 na 8, ale są szaro... Nie wiem, co się z nimi stało. No nic, ci ich wykończą jak nic. Ale jeszcze te posiłki są jakąś tam szansą. Posiłki coraz bliżej, ale nadal za daleko. Ale w sumie na razie to nie oznacza jeszcze przegranej. Moi drodzy, przy czym niestety wytukli mi ludzi i to zadowolenie już nie będzie na wyższym poziomie. Prędzej myślę w miejscowości Sznela Sznela zrobimy. Ale czekajcie, bo włóczników chyba porozwalaliśmy im. I widzowie, udało się im włóczników rozwalić im. Czyli teraz ci... Jeżeli moi by się wycofywali, ale moich nie ma już. Gdzie są moi? Uciekli. Łe. Łe, szkoda, bo tak byśmy się mogli wycofywać i byśmy dali radę, moi drodzy. Dalibyśmy radę. Bo to jest opcja, słuchajcie, takiego planu. Ja to tak może ich tak podejdę, że ci przyjdą tu na razie. Niech sobie może chwilę odpoczną. A nie, mają łuczników. A nie, to milicja z łukami, to są moi. Widzowie, to są moi. To wiecie, co muszę teraz zrobić? Muszę ich z daleka, tylko przez drzewa to wiadomo, że nic nie zrobimy. I będziemy im uciekali, zastosujemy ich metodę. Oni są, zobaczcie, tacy. Więc będziemy z daleka ich strzelali, a jak będą chcieli podejść bliżej... to będziemy uciekali. To są moi? Nie. Coś mam wrażenie, że wciery od kogoś dostajemy. No a jednak mają łuczników. Nie mamy wyjścia. Trzeba będzie ich tutaj jakoś...
No, idą na nas. Idą na nas, moi drodzy. 0% zadowolenie, no bo wszyscy ludzie wyginęli. Praktycznie totalnie wszyscy, słuchajcie, wyginęli. Brak nowych najemników. Słuchajcie, wszyscy kompletnie wyginęli. No niestety, no mieli przewagę. No my dopiero co... Teraz niech idą wolno, żeby siły zbierali. My dopiero co byliśmy, słuchajcie, po bitwie, także nie byliśmy gotowi na atak. I wytukli nas tu kompletnie, słuchajcie. Dlatego będzie problem przy tym, nie wiem jak dalej ta Jukenlandia ma być rozwijana, jak tutaj ludzi nie ma, nie? Ona jest troszkę rozwinięta, zapotrzebowania są, a ludzi praktycznie nie ma, bo zobaczcie, my mieliśmy, zostało 70 rodzin. Spróbujmy. Spróbujmy, moi drodzy, jako natarcie mimo wszystko zrobić. No strzelajcie! Halo. Strzelać. A tak. Taką ekipą to musicie dać radę. Strzelać, strzelać. Już, już, już. Sznela, sznela. Sznela, sznela. Tu wcale takie hopsiup z tą sznelą nie jest, bo zobaczcie, że ich tu nadal jest sporo. I powiem, że oni nadal mają, słuchajcie, sporą przewagę. Ale może ci łucznicy, zamiast się gapić, to niech strzelają teraz na tych. A ci... Niech się wycofują i teraz cyk na nich. Z daleka. Teraz natarcie. Kombinujemy, moi drodzy. Na wszelkie sposoby kombinujemy. Tamtych niby wycofaliśmy. To zobaczmy teraz. Ja chcę spróbować, słuchajcie, taką metodę, jaką oni robią. Ja chcę ich metodą to spróbować. Chcę ich metodą to spróbować, że się wycofujemy, żeby nie dostać wcierów. Zobaczymy, czy to zadziała, słuchajcie. Że się wycofujemy, żeby wcierów nie dostać. Bo oni tak robili, nie? Zobaczcie, spróbujmy ich tutaj gdzieś wywieźć w inne miejsce i uciekamy. Uciekamy, bieg. Run, run, biegnij, biegnij. I spróbujemy robić ucieczkę, słuchajcie. O, tamci. Nie jest to takie proste. To czekajcie, spróbujmy teraz tymi zrobić ostrzał. A tymi się wycofać. No biegnijcie, chłopy! Rozdzielimy te grupy, słuchajcie, żeby ci za nami pobiegli, ale my ich z daleka rozwalimy. I teraz ich z daleka walniemy. Zobaczcie, teraz ich walniemy z daleka. A tych również wyprowadzimy. Spróbujmy, słuchajcie, to tą metodą zrobić. Może taktyka dobra tutaj dać dużo. Kurde, nic nie można zrobić. Troszkę jesteśmy w dupie, moi. O, tych rozbiliśmy. Pięknie, moi drodzy, pięknie. I teraz zostaje tam. Zostaje tamtych, a ci, nie wiem gdzie mi uciekli, mają uciekać.
Ci mają uciekać. Rozbicie, nie wiem kto kogo rozbił. Co? Bo to są łucznicy. Czekajcie, bo gdzieś mi jedna drużyna zniknęła. Moja. Raz się pogubiłem, moi drodzy, bo... To jest moja drużyna. To co, ja to wygram? A już myślałem, że to wróg, a to jesteśmy my. Dobra, wygramy to. Ja cię pierdzielę, słuchajcie, się napociłem tylko, że nie był taki plan na dzisiejszy odcinek. Rozbiłem ich. Czyli chyba daliśmy radę. No co ten gościu mi tu za spam wysyła, spamuje mi baran jakiś sznela sznela. Słuchajcie, chyba wygraliśmy, dobra, udało się. Ale powiem wam szczerze, że się napociłem, nie? I wymagało to dość sporo, dlatego że się... Kompletnie się, słuchajcie, tego też nie spodziewałem, nie? Tylko nadal nie zmienia faktu, że ta wygrana nam niewiele daje, bo odrobienie tych strat, gdzie zobaczcie, że nie mamy teraz w ogóle zadowolenia, niepogrzebane zwłoki, no co ja wam poradzę? Akurat mam to gdzieś, no jakiś dół na trupy trzeba zbudować. Zadowolenie 0%, nie? Opodatkowanie minus 16, no kurczę, no możemy zdjąć te podatki na chwilę, przy czym no nie chciałbym ich, słuchajcie, zdejmować z tego... A co się stało z tą moją posiadłością? A, bo ona się buduje. Buduje się, a się nie wybuduje ostatecznie, bo nie ma komu robić. To jest właśnie teraz jesteśmy w takim troszeczkę problematycznym. Ja rozumiem, no ale co ja mam zrobić, jeśli moi drodzy... Nawet nie ma kto tego wybudować. Widzicie, jest problem, bo pozabijali mi ludzi. No w obozie kamieniarzy jakiś gostek jest, ale to też mi nic nie daje. Widzicie, warsztat tkacki, wszędzie mi ludzi pozabijali. Jakby teraz musiałby się ktoś wprowadzić, no dobra, w obozie drwali. Ale to też jak widzicie mi nic nie daje, czekajcie, może gdzieś tu mamy. Chata zbieraczy, widzicie, wszędzie nie ma ludzi do pracy. Dlatego, że mi ich powykańczali, nawet pewnie w gospodarstwach nie będzie, a tu nawet... No dobra, jest ktoś w gospodarstwie, jest jedna rodzina, spoko, chata zbieraczy pusto. Widzicie, jest problem, moi drodzy, poważny problem. Ale jeśli im to tak bardzo psuje nastrój... Nie wiem, może tu przy lesie, słuchajcie. Może zwierzynie to, nie wiem, gdzie ten dół. Tak, tu przy lesie, później się go zburzy. A tam nie będę drzew usuwał. Tu niech sobie będzie, niech się nazywa, że jest. Jak najszybciej wybudowany. Co tu dalej? Mała stajnia. Widzicie? Problem jest. Jest problem, bo będę miał co robić w następnym odcinku, słuchajcie, bo chciałem się tą sznelą trochę zająć. Dobra, zrobimy tak. Sznelą tak czy siak się chciałem dzisiaj zająć, a tu zobaczcie, że nic nie zdążyłem w szneli zrobić, bo... Ale chociaż chłody drewna mamy, to wiecie co? To chociaż na szybko... Na szybko chociaż wybudujemy parę domów. I one nie będą tutaj jakieś duże. Myślę, że maksymalnie taką działeczkę. I niech tu oni budują, żeby nie mieć tego dziwnego schronienia. I tu bym, słuchajcie, wszystkich zaangażował do... Tutaj chociaż jest jakieś zadowolenie na poziomie 33%. Jeszcze nigdy nie spodziewałbym się, że będę miał 0%. Słuchajcie, jak to tam wygląda z jedzeniem? No opał mamy. Wiecie co? Jeżeli mamy opał na 9 miesięcy, to można ludzi z tych chat... No trudno, no ja starałem się... Starałem się, słuchajcie, oczywiście chaty drwala zostawiać, szczególnie jak ktoś ma... Jak ktoś ma tutaj stragan, no ale nic nie zrobimy, a na głód cierpią w szneli. Ale tu chyba wybudowaliśmy, czekajcie, w tej szneli. Tak, obóz myśliwych.
To chociaż niech popolują na zwierzynę, chociaż tyle jedzenia. Jagód w zimę nie zbierzemy. Źle się za to wziąłem, słuchajcie. Niech to też będzie dla was troszkę taka lekcja na moich błędach, że no źle to zrobiłem, moi drodzy. Zrobiłem to całkowicie źle. Błędem było to, że rozbiłem tutaj obóz na zimę. Mogłem poczekać do wiosny i wtedy się za to wziąć. I zobaczcie, ile by było łatwiej, bo nie byłby potrzebny opał, nie byłoby problemu z jedzeniem. Najemnicy nam tu, słuchajcie, zostali. No jakoś trzeba odbudować teraz to zaufanie, ale że 0% jest zadowolenie, brak rozrywki, bo oczywiście pewnie piwa nie ma. No w składzie jednego zostawimy, w gospodarstwie pusto. Tu gdzieś było co? No spichlerz jednego trzeba wywalić. Słodownia, no trudno. Są akurat rzeczy ważne i ważniejsze akurat. No jedzenie teraz im trzeba trochę podszlifować. Karczmie nie jest nikt potrzebny. No nie jest to takie proste, moi drodzy. Nie jest to takie proste. Tylko jak ja mam tu teraz budować domy, jak tutaj nie ma zadowolenia? Czyli raczej ludzie się wyprowadzają, moi drodzy, niż wprowadzają. Tutaj trochę nam się nabroiło. Trochę ta Jukenlandia w tym momencie jest takim... Wiecie, to jest taki punkt, już wam powiem jakby, dlaczego taki krytyczny. No bo generalnie, no mamy na szczęście parę kłód drewna i parę desek. Znaczy desek akurat sporo, nie wiem jak to się stało. Natomiast aby to mogło wszystko funkcjonować, tu są potrzebni ludzie. I jak widzicie, no tutaj muszę wywalać ludzi skąd, z niektórych miejsc, żeby chociaż budowali niektóre rzeczy. Tutaj też mi chyba... No, ale z kolei budowanie domów nic nie da, skoro ludzie się wyprowadzają ze względu na totalne niezadowolenie. Wybudowali mi już ten dół na trupy, czy nie? To najwyższy dajmy. Może to chociaż coś podniesie, bo tu widzę jest spory spadek, słuchajcie, zadowolenia. No to ładnie, słuchajcie. No widzicie, jedna z rodzin opuściła miasto. Tu pierwszy raz mam w ogóle takie komunikaty. Nigdy wcześniej tego nie miałem. Wszystkich musimy wziąć. O nie. O jeszcze, on jeszcze? On jeszcze nie, on jeszcze się nie poddał, czyli on jeszcze może zaatakować. Bo tu mamy jeszcze, słuchajcie, dni 47. Ja pierdziele, czy to jeszcze nie jest koniec walki? Ale wiecie, że ja w tym momencie no jakby no jestem w punkcie krytycznym, bo nie mogę wziąć najemników. Wojska nie mam, bo no jakby byliśmy świeżo po bitwie, czyli on nas zaatakował. W sumie nie pod... Błędem, myślę, było podbijanie tego rejonu sąsiedniego. Tak szybko, bo zobaczcie, z tym sznela na razie nie mamy, prawda, pożytku. No bo no niby jest, tak? I niby spoko. Ale no pożytku nie mamy, ponieważ zimą się za to zabraliśmy, nie? Wiecie co, przyspieszę czas. Skończymy odcinek, jak się skończy tutaj te rzekome te. 152 jest do pogrzebania, więc dlatego do dołu na trupy trzeba było dać ludzi. No widzicie, kończy się opał sznela. Ale akurat idzie marzec, więc to jest najmniejszy problem, że się kończy opał. Widzicie, kolejna rodzina opuściła miasto. No także tu jest sytuacja troszeczkę no, o tyle a to przy granicy wybudujemy. O tyle jest, słuchajcie, sytuacja patowa, że jakby co bym nie zrobił, to będzie źle, nie? Mogę jedynie tą sznelę starać się rozwijać, a to miasto mi chyba może upaść tak naprawdę. W tym momencie, bo nie mając kasy na najemników, też tak się może stać właśnie, że tej kasy nie będzie. Na razie coś tam jeszcze mamy, ale to jest kwestia czasu. Myślę, że tutaj przyspieszony czas też... Kurczę, ciężko będzie to, tak wam powiem szczerze, teraz odbudować, bo rodziny opuszczają miasto, a tu nie da się, słuchajcie, tak jakby... zresetować tego. No bo wychodziłoby na to, że musiałbym zacząć od nowa z tym, no widzicie, następni opuszczają. Czyli musiałbym wszystko poburzyć i zacząć od nowa, od zera. Z tym namiotem, wiecie,
tych osadników. Czyli wszystko w cholerę bym musiał poburzyć i mając surowce zacząć od nowa budować domy od pierwszego poziomu, to wtedy by to jeszcze miało jakieś ręce i nogi. Bo tak, ludzie mając, już wam tłumaczę, o co chodzi, dlaczego to niezadowolenie jest też takie ogromne, bo mamy niektóre domy na poziomie trzecim, co też było błędem oczywiście, moi drodzy. Czy my w ogóle mamy, maksymalny poziom osady mamy. Ale za trupy już mamy minus 6, a nie minus tam ileś. Widzicie, kolejna rodzina opuściła miasto, także nawet jak ja tutaj się staram, się spinam, kolejna rodzina, widzicie. Staram się jak to się tylko da, a to kompletnie nic nie daje, nie? Tutaj ktoś dołączył, ale nie wiem, co tu chodzi. Także nic to nie daje, moi drodzy. A ci co tu robią? Co on robi tym wózkiem? Halo? Co tu się dzieje? Spieprzaj, dziadu, już wystarczy. Co tu się dzieje? A bo on chce pole orać. Słuchajcie, gość chce orać pole, a oni mu stoją na polu. Dobra, no to się rozumie, zobaczcie. Była walka, a gościu tutaj orze pole. Dobra, 35 dni mamy. O kurde, coś czuję, moi drodzy, że... Ja coś czuję, słuchajcie, że to nie jest koniec. I to mnie właśnie troszeczkę martwi, powiem wam szczerze, bo my nie damy rady. Jeśli rodziny nam opuszczają miasto, to zobaczcie, że nawet jakbyśmy chcieli jakąś naszą armię powołać, to nie mamy ludzi. Mogę spróbować tę armię porozwiązywać i jedną jednostkę stworzyć. To chyba tylko mogą być włócznicy i wyjdzie na to, że będziemy mieli samych włóczników. No, Sznela się chociaż coś buduje. Także no, z tą Jukenlandii, ale w sumie powiem wam tak, planowałem przebudowę Jukenlandii, tak? Chciałem wszystko i tak jakby poburzyć i na nowo zrobić, to może to będzie okazja. Może zrobimy tak, że te domy tutaj, teraz tak patrzę, zrobimy krótsze działki, czyli o kawałek się tą przesunie. Mogłyby być tu krótsze te działki, byłoby więcej miejsca na pole. No bo jeżeli tak by były krótsze, coś na tej wysokości, no to tu by wtedy taka prosta droga mogła pójść. No może to by był pomysł, moi drodzy, o ten kawałek. Ten kawałek mógłby nam zrobić robotę. Ale zobaczcie, tylko mamy jedną rodzinę, która jest nieprzydzielona i nie mamy kompletnie gdzie tej rodziny zupełnie przydzielić. Także no, tarapaty, moi drodzy, ale przyspieszam czas cały czas, aby skończyć odcinek z informacją, czy to koniec ataku, czy nie. Natomiast obawiam się, że niestety nie jest to koniec ataku, moi drodzy. Członkowie rodziny dołączyli. Nie wiem, gdzie kto dołączył. Tak szczerze mówiąc, skoro mi ubyło jednego robotnika. Także jedyny ratunek, słuchajcie, dla Jukenlandii, to może faktycznie jest zburzyć te wszystkie budynki trzeciego poziomu, zbudować to wszystko na nowo, ale już faktycznie mniejsze działki. Widzicie, kolejna rodzina. Także tu nie ma opcji. Zrobić wszystko na nowo po prostu. Ale stopniowo rozwijając oczywiście sznele, bo żebyśmy mogli Jukenlandię jakoś rozwinąć, tylko czy my się nie pogubimy? No to w sznele chociażby się przydało mieć... No i mamy. W sznele by się przydało mieć, słuchajcie, chociaż kilka... Słuchajcie, chociaż kilka w sznele byśmy musieli mieć drugiego poziomu. No widzicie, nawet nie są wyposażeni. Także jest pozamiatane. Idą. Idą po mnie. Idą znowu od strony sznele. 36 i 36 i 36. Także to tyle. To tu możemy już się generalnie pożegnać, moi drodzy. Pokażę wam to, ale no kiedyś trzeba przegrywać. Ostatnio wygraliśmy, szło nam za dobrze, ale też taktyka myślę, że zła. Oczywiście, że mógłbym wrócić do save'a i do tego momentu, tylko powiem wam, że to nam nic nie zmieni, bo ta rozgrywka pewnie jest tak zaprogramowana, że no nie chciałbym tutaj robić czegoś takiego, że na nowo miałbym, bo no to jakby i tak jest, no może jakbym się bardzo uparł, byłoby do wygrania, natomiast no raczej nie.
Także przygotujmy się już na porażkę, moi drodzy. To jest, tak jak mówię, nie do wygrania. Co jedynie opcja, żeby tutaj sobie odbudować Jukenlandię, to jakoś rozwijać tą sznele, żeby mieć najemników, gromadzić najemników, wiadomo, na podatkach zarabiać. Chociaż tych domów drugiego poziomu. No i później wrócić do Jukenlandii, przebudować to jeszcze raz wszystko od nowa. Co może jest dobrym pomysłem. Albo zacząć w Jukenlandii od po prostu rąbania drewna, wiecie, żeby tutaj już sobie oczyścić teren, gdzie zaprojektować. No słuchajcie, no ja nie widzę problemu. Widzicie, kolejna rodzina, to już w ciągu chyba po bitwie z 10 rodzin opuściło miasto. Także wiecie, tu już jest pozamiatane, nie? Tu już jest pozamiatane. Oni gdzieś tu idą pewnie przez las. Tu ich widzę. Są niewidzialni w lesie, jak widać. Zauważono. Co ja poradzę, że zauważono. Wiecie co, tutaj bym ich... Tutaj będzie tak ciężko ich. Może my tu się powinniśmy jakoś rozstawić. Nie tak daleko. Tylko tu. No i co będzie, to będzie. Ale to tam w ciery jak nic zostaniemy. By się chociaż najemników jeszcze dało jakiś wziąć. Fakt, że jakby mi wybili tych najemników, to mogę chyba potem mogę wziąć nowych. To się zgadza, natomiast no to już tutaj nie mamy szans, to już... Słuchajcie, z samymi łucznikami nie damy rady. Co jedynie mógłbym zrobić, to tych moich wycofać troszkę do tyłu, a z przodu dać jako najemników, bo tak jak mówię, jeśli najemników mi wytuką, to jeszcze mając kasę, będę mógł kolejnych nająć. Jeszcze myślę, że no... Myślę, że nas na to stać, nie? Żeby kolejnych wziąć. Natomiast no inaczej to się już nie da. No przyspieszmy, no. Przyspieszmy. Szybciej, im szybciej niestety pogodzimy się z tą porażką, tym lepiej dla nas. Zobaczcie, ile ich tu idzie. 18, 36, 36. To już jest niewykonalne. Tu już nie ma taktyki, którą moglibyśmy sobie obrać. Można by im gdzieś wejść na plecy jakimiś łucznikami. Ale z drugiej strony tak sobie myślę. Wiecie co, jakby tych moich 13 rozstawić tu w lesie. Tu. Z tego co widziałem, oni w lesie nie są widoczni. Tu ich w lesie. Chociaż ja nie dawałem, słuchajcie, łuczników w lesie, bo jak wiemy, łucznicy w lesie gorzej strzelają. No ale może ich ochronimy. Dobra, tych rozstawiamy tu. Tych rozstawiamy tu. No i co ma być, to będzie, no. Ale to jest niewykonalne, bo zobaczcie, już widać, że jest ich więcej. Jest, choć miałem 3 jednostki po 36... I jeszcze jedną jednostkę po 18, także tutaj nie ma szans. Zobaczcie, my nie mamy najemników. To jest taki... To są nierówne szanse, nie? Fakt, tak jak mówię, sam jestem sobie winien. Sam jestem sobie, widzowie, winien, że... Czekajcie, może ich tu trzeba ustawić odpowiednio. Może tutaj zróbmy zrównoważoną postawę. Albo niech będzie. No dobra. Zrównoważona postawa. A, tam też ktoś idzie. Będzie tutaj. Ci będą musieli jakoś się... Oni się schowali, fakt, tutaj ładnie w lesie. To wiecie co? To ci jako... To ty, ci by musieli pierwsi. Bo to są łucznicy. I tu mamy trochę przerąbane. Oni wzięli łuczników do lasu. Dobra, walimy w tych. Szanse są naprawdę małe. A ci niech nie krzyczą, tylko niech walą. Czemu oni nie strzelają do nich? O kurde, tutaj też dostajemy rykoszetem.
Ci nasi muszą włóczników ich walić. Trochę nas podeszli, no. Tutaj nie mamy szans, bo zobaczcie, jakie oni mają. To jest niewykonalne. Nawet zobaczcie, że my nic nie wytukliśmy ich tak naprawdę. Ci jeszcze mogą spróbować, słuchajcie. I tak już nic nie zrobimy, bo ich jest za dużo. No dalej walcie w nich. No tam nie ma szans. W życiu to tam nie ma szans. Można spróbować, słuchajcie, jeszcze tak, że tych naszych wycofać. Czekajcie, spróbujmy to jeszcze tą samą metodą zrobić. Tam ich wyślijmy. Tych wyślijmy do Schnelli, a tych... Aha. Mieli iść do Schnelli i nie poszli. No wciery dostaliśmy, widzowie. No co mam wam powiedzieć? No dostaliśmy wciery. Drogi widzu, napisz w komentarzu, czy wracamy do save'a poprzedniego, co według mnie w ogóle jest bez sensu i to jest oszustwo. Czy po prostu próbujemy Jukenlandię odzyskać? Bo co najgorsze... My będziemy musieli Jukenlandię w tym momencie odzyskać, bo przegrywając tą bitwę, słuchajcie, może i nie przegraliśmy wojny, ale to wszystko już nie będzie do nas należało. Gościu nam przejął teren, tak? I my się z tego nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, wybronić. Co byście nie mówili, to my się z tego już nie wybronimy, także... No, także my się, moi drodzy, z tego już nie wybronimy i no niestety. To jest takie strzelanie łucznicy z łucznikami, to tam nam nic kompletnie nie daje. Zwróćcie uwagę, że oni mieli 36, 36, 36, czyli tylko czterech zniknęło z jednego, z drugiego chyba trzech. No, a nam wszystkich żołnierzy wytukli, no ale to akurat było do przewidzenia, bo nie mieliśmy takich szans. Tych możemy w ogóle, wiecie co, może ich gdzieś schować w lesie. Stosujemy ich metodę, moi drodzy. No i zobaczcie, nie możemy najemników żadnych. Także to jest bez sensu totalnie. Ta trójka nasza, aha, bo to są moi tutaj, tak? No ale to jest bez sensu. Dwóch to nie będzie walczyło. Dwóch to możemy się schować tu. Uciekamy do Schnelli, moi drodzy. A trzech? Gdzie jest naszych trzech? A, bo oni są tam. To czekajcie, to tu ich podejdziemy przez las. Ale to tam nic nie da. To nic nie da, moi drodzy. Tu nic nie zrobimy. Jak my nie możemy, słuchajcie, wynająć żadnych zbirów, to tylko możemy się pogodzić z porażką. Także przyspieszmy czas. I tym akcentem, słuchajcie, skończymy. Dobrze, że jeszcze Schnelli nie zajmą, tylko zajmą niestety Jukenlandię. Nie wiem, co się stanie z tymi budynkami, ale no w sumie powiem wam tak. Ja i tak planowałem to od nowa zacząć, jeśli chodzi o Jukenlandię. Tak? Więc no to już tam nam nic nie daje. I od nowa zbudować, więc bitwa o Jukenlandię, no niestety. Tutaj no nie jesteśmy w stanie dwoma i trzema, no nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nawet jakbym zrobił natarcie im na plecy, słuchajcie, mogę spróbować, natomiast to... Znaczycie, oni mi tu idą na moich żołnierzy, także... My możemy tylko ich uwagę odwrócić i się ganiać kotka i myszkę, natomiast no jakby nie patrzeć, słuchajcie, w ten sposób, to my i tak tej bitwy... już nie wygramy. No mówię, możemy im tu na plecy dać. Ale to jest oczywiste, że nam się to nie uda, moi drodzy. Więc możemy tylko czas przyspieszyć, bo tu już jesteśmy... Jesteśmy, słuchajcie, pozamiatani. Jesteśmy pozamiatani, moi drodzy. No zobaczcie, trzech i dwóch.
To nie ma szans, słuchajcie. My im nikogo nie wywaliliśmy, także. No niestety, przegraliśmy, widzowie, ale myślę, że można to takim akcentem podsumować, że wrócimy na ten teren i go odzyskamy. Ale to jest moja własna głupota, która właśnie polegała tylko i wyłącznie na tym, że no, rodziny opuszczają miasto. To niepotrzebnie, słuchajcie, myślę, jeżeli wniosek jest bardzo prosty, a myślę, moi drodzy, że zbyt szybko, naprawdę zbyt szybko się połasiłem na nowy teren, nie będąc do tego gotowy, w sensie, no niby tych najemników wziąłem, ale no nie byłem na to gotowy też i nie miałem jakiegoś zaplecza, że tak powiem, czy to finansowego, czy z podatków, czy innego, no już trudno, niech wciery dostaną, więc zbyt szybko się połasiłem i osłabiłem przez to swoje jednostki, no bo pierwszą bitwę w poprzednim odcinku wygraliśmy i osłabiłem przez to swoje jednostki, czego teraz, no teraz nie byłem kompletnie gotów i to chyba nikt z was na moim miejscu nie byłby gotów teraz do podjęcia takiej bitwy. Ja w życiu bym nie powiedział, że on będzie chciał mi zająć tutaj Jukenlandię. Jeszcze bym się spodziewał, gdyby Sznele chciał zająć. Chociaż no może ta Sznela właśnie nam się fajnie rozwinie, nie? Bo tutaj jak widzicie, no chociaż jest 40% tego zadowolenia. Już im chociaż tutaj domy pobudowaliśmy, także no możemy tylko przyspieszyć i zobaczyć, jak przegraliśmy. Niestety, jak osiągnęliśmy porażkę, już jest zero żołnierzy. No i co to oznacza? Niby, słuchajcie, do końca, bitwy jest 14 dni, co oznacza, że jeszcze jakby, ale zobaczcie, ilu jest. To jest w ogóle, to jest fizycznie niewykonalne. Jakbym nawet sobie tutaj jakiś najemników wziął, no zanim ci moi najemnicy by tutaj przyszli, bo pamiętajcie, że czas też szybko leci, nie? I zanim ci moi najemnicy, słuchajcie, by tu przyszli, oczywiście w międzyczasie by się zmęczyli, to nie ma szans. To nie ma szans, moi drodzy, na wygranie bitwy. Mówię wam szczerze. No, tym bardziej, że my tu kampanii jakieś płacimy, a my tu nawet nie mamy żadnej. Nie wiem, dlaczego im płacę. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę. To są ci. No, a teraz już mam w nosie, czy ich zauważono, czy nie zauważono mi to już. Moi drodzy, nic nie daje. Także z Jukenlandią będziemy musieli się na chwilę rozstać po to, żeby do niej wrócić i ją zrobić lepiej. No widocznie tak miało być. Mówię, głupota czasami kosztuje. Ja nie jestem jakimś tutaj, ja powiem wam tak, no zresztą powtarzałem to i w poprzednim odcinku i jeszcze wcześniej, że budowanie miasta, o, Sznela nam wzrosła, widzicie. Budowanie miasta, planowanie to jest jak najbardziej mój temat, mój klimat, natomiast jeśli chodzi o takie od razu wojenne rzeczy, to nie. Wiecie co, tu mamy bogate złoże, więc musimy iść, bogate złoże tutaj mamy związane z ze zwierzyną, więc myślę, że trzeba iść. No dobra, nie nadawajcie mi w kółko, bo mi to czas spowalnia, już niech przelecą te 4 dni, zobaczcie ile ich tu jest. To już w ogóle ja już tutaj, żeby nie było, że poddaję się walkowerem, bo nie jestem w stanie, moi drodzy, zobaczcie, nic zrobić. Najemników nie jestem w stanie, mimo że mnie stać. Jakbym sobie zrobił, no 21 mamy jeszcze, byśmy 21 raptem byśmy byli w stanie strzelców załatwić, ale dobrze wiecie, że no przy takiej ekipie, gdzie oni mają 31 strzelców jeszcze dodatkowo i no to jest niewykonalne i to już po prostu niestety. O, jeszcze mi zrabowano towary. No nie wierzę, że mi... Ej! O-o! Ups! Kiedy to się stało, moi drodzy? Ładna animacja, nie powiem.
Bardzo ładna animacja, ładnie to zrobili. Bardzo ładnie to zrobili. Sznela, sznela. Wiecie co, ja z ciekawości, bo mi nie da ambicja. Powiem wam naprawdę, szczerze. Bo to było przed nagrywaniem tego odcinka. Znaczy nie, no save był po poprzednim odcinku, tak? I generalnie, no i tak był już po... wiecie, save... wszystko mi zrabowali, nie? Znaczy opału na szczęście nie, ale... Ale tu są jacyś ludzie, niby ktoś tam mieszka w tej szneli jeszcze. Bo wiecie co, o, gruzy... Powiem wam tak, moi drodzy, że mam ten zapis jak najbardziej tego save'a z poprzedniego odcinka, tak? Po poprzednim odcinku. Natomiast no to nadal jest po tej bitwie, czyli tu według mnie niewiele lepiej da się to zrobić. Tak szczerze, niewiele lepiej da się to zrobić, bo i tak mamy osłabioną armię, nie? Także się zbyt szybko porwałem na jakieś walki. No niestety, Jukenlandię na chwilę stracimy, ale musimy mocno sznelom zadbać. To nie wierzę, że oni tu jeszcze idą. O, te gnojki jedne. Dobra, mam nadzieję, że wychodzą od nas już. Zrabowali, podpalili, to mam nadzieję, że sobie idą. Kurde, rozbójnicy cholerni. No, przegraliśmy. Ogłoszono pokój, moi drodzy. Jest żółta Jukenlandia. I ciekawe, co się z nią stanie. Co się stanie z tymi domami, czy ten komputer, jak to jest algorytmowo teraz zrobione, czy komputer jakoś inaczej to rozegra i... Czy to jest jakiś algorytm budowania miasta? Zobaczymy, czy będziemy mogli odzyskać Jukenlandię. Jak widać, nic na razie nie zniknęło, nie podpalili. Więc zobaczymy. Jukenlandię pewnie będziemy mogli odzyskać. Ale to będzie w następnym odcinku i tu będziemy musieli się siłą rzeczy na szneli skupić. To mocno na tej szneli się będziemy musieli skupić, żeby uratować skórę. Także no i patrzcie, wszystko jest gruzami już. Nawet nie wiem, co jest, co tutaj, gdzie, co było. Przy czym nie mamy kłód drewna. O, i to jesteśmy w dupie, moi drodzy. Jesteśmy w strasznej dupie, bo to był obóz drwali. Ale może się uda. Dajmy najwyższy. Czy to się da w ogóle wybudować, ten obóz drwali? Mam nadzieję, że się da. Bo skoro kliknąłem odbuduj, no to mam nadzieję, że się da. Już wolę nic więcej nie klikać. No nic, moi drodzy, takie emocje dzisiaj. Dlatego dłuższy odcinek. Dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie. Zostaw proszę komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i łapkę w górę. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Zobaczymy, jak to rozegramy. Ja sobie to, słuchajcie, zapiszę, ale zapiszę to sobie jako na autozapis. A tu mamy zapis po poprzednim odcinku, który niewiele nam zmienia. Natomiast ja sobie prywatnie z ciekawości zaraz do tego save'a wejdę, bo ambicja, słuchajcie, nie pozwoli mi. Będę musiał sprawdzić, czy mógłbym coś zrobić lepiej, czy nie. Natomiast skoro tak się potoczyło na odcinku, od razu wam mówię, że na odcinku chcę kontynuować odzyskiwanie Jukenlandii, bo uważam, że save to ja prywatnie mogę sobie zobaczyć, jak to bym rozegrał. Natomiast razem z wami, moi drodzy, to no to chciałbym to odzyskiwać. Zresztą będzie fajny temat na następne odcinki, czyli odzyskiwanie właśnie Jukenlandii. Także trzymaj się, wspaniałego dnia czy wieczoru dla ciebie, uśmiechnij się, bo jesteś super i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć!